Hej kociaki! A dzisiaj ocenimy sobie wasze edity, wasze rysunki, wasze prace związane z nami. Ze mną. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie kciuka do góry, a my sobie przejdziemy do TikToku. Będziemy zarówno na TikToku, jak i na Instagramie. Znalazłam kilka perełek. Bardzo ciężko jest mi to znaleźć, przyznaję, bo te oznaczenia strasznie się gubią na tych platformach. Nie wiem czemu. Szkoda, że nie jest jakoś, może jakiś hashtag. Musiałabyś zrobić hashtag Mufinki Any. Ale to jest bardzo długi. Ale dziewczynki tak używały. Dobrze, i potem dobrze. Znajdywałam. Dobrze, okej. Okay. Dobra, zaczynamy od pierwszego. Czemu jesteś kucykiem? Czemu jesteś moim małym kucykiem? Mufinku Róży! To było za mocne. Dobra, to było za mocne. To było za mocne, widzowie. To było mocne. Tak, to było bardzo mocne. Ale bardzo dobre, bardzo dobre. Oceniam 8 na 10? To było 10 na 10. 9 na 10. 10 nawet, na 10. Nawet 9. Oh, okay. Mam dwie zasady. Zasada numer 1, nigdy nie zostawić Ani. Trzymać się zasady numer... O. Ej, co ty, nie płacz. Nie mam zapłakać! Trzeba być uśmiechnięty. Ale tam były dwie zasady, trzymać się zasady numer 1 i... Nigdy nie zostawić Ani i trzymać się zasady numer 2. Ale to jest zasady numer 1. Zasady numer 1. A to było numer 2. Tak? Tak. Na pewno? Ty ci błąd, ale jeżeli... Ty ci błąd, ale i tak Ale i tak ważne, że wiadomo o co chodzi. Ile jeszcze będziesz zmieniała i tak dalej? Ej! Boże, wy jesteście takie kochane! I zawsze jak mną rozmawiacie na live'ach, to jest po prostu mi tak miło. Jesteście prze uroczym teamem mufinkowo-kitkowym! Oj, mi się chce spać! Uż, kitek. No spać mi się chce, się ostałem! Chcecie dołączyć do mufinek, Anny i kociaków kitka, to koniecznie upewnijcie się, czy macie przycisk subskrybuj kliknięty. A za każdy przycisk subskrybuj kitu śpi godzinę więcej! Tak! Sekundy więcej. Weźcie, proszę, dużo! Zdjęcia mówiki, gdyż na 99% nie masz. Zobaczymy. O, zobaczymy. Mam. Znam to. Mam. Znam, mam. Proszę. Okej, okay, na mam. Filmie, to jest film. Tego też nie mam. Okej. Okay. Pół na pół, no. Pusin był najfajniejszy. Tak, Pusin był mocny. Czy to jest AI? Tak, nie, ja cię kręcę. Dobra, za mocne, za mocne. To było za mocne. On mam długą szyję. Ej, jak to oceniasz? Ja bez komentarza. Znaczy, oceniam to na pewno bardzo dobry edit, śmieszny. Widać, bardzo dużej ilości osobom się podoba ten TikTok. Okej, idziemy do kolejnego. Co? Piaska została spalona. Łukasz robi ciasto i... A ja robię ciasto i proszę o pomoc. Dlaczego miałbym wam pomóc? Dlaczego miałbym ci pomóc? Żaba. Zbudziliście moją litość. Zbudziliście moją litość. To jest z takiego filmu na YouTube. A właśnie chciałam spytać, tak, skąd to jest? To jest z takiego filmu, który bardzo dobrze zrobiony. W sensie to jest bardzo stara taka produkcja. Śmieszna po prostu, taka bardziej zabawna. O grze? O czym? Nie. Tam to ja jestem do tyłu. Przez jakieś osoby widziałam. Stworzony film. Dajcie znać, czy wy znaliście to. To jest case na tej. Zrobi... Okej. Okay. Wow. Może uda się, że niedługo case'y wrócą, ale nie mogę wam zbytnio jeszcze obiecać. Ja to jest mój case'ik. Mamy taką nadzieję, że case'y wrócą, ale bardzo ładnie zrobiony case'ik. Bardzo ładnie. No fajnie. Miałam case'y na stary telefon, teraz już nie mam nawet tych starych. No spokojnie. Myślimy nad tym, to nie jest tak, że nie. Mega by była. Pip! Najlepsze moment. O, cicho! Okej. Okay. Jeszcze jeden dla mnie i reszta dla ciebie. Reszta dla ciebie! Kilka? Pip! Takie halloweenowe. Ze swojego jednego z. Co to jest? Jemy swoje nawzajem. Nie, ja. Zdrówko. To czemu to tak źle smakuje? To ty powiedziałeś. No chyba sobie. Swoje. Kilka? Pip! Jestem jedna jestem. Hej, chciałabym osłodzić właśnie życie. I właśnie to jest. Pip! To jest najlepsze. Pip! No, a mufinka to mówiła. No. O mój Boże! A, to jest do telefonu, jak mówisz pip. To było dobre, widzowie. Dobry edit. Okej. Okay. Ona często maluje tutaj właśnie różne osoby. To jest... To są nasze miliona gwiazd. Ej, fajnie. Ładnie. No. Tam jest Disneyland. Tak. I mufinka w Disneylandzie. Bardzo ładnie. O, też jestem! Jesteś podpisany! Okej, okay, nice. Ładnie! Ona najpierw maluje, później to zmywa na innym filmiku. Tak? Zawsze tak! Chyba kiedyś już rysowała. Kiedyś nas tak rysowała. Tak? Nie, racja. Tak, chyba, tak, wydaje mi się. Okej, okay, ale bardzo ładnie. Ładnie, mega ładnie wyszło. Ciekawe, ile czasu jej to w ogóle zajmuje, bo to jest cały już obrys gotowy. Wiem, wiecie, to jest 10 sekund, a tak naprawdę 10 o, godzin. O, tak, totalnie. Także mega, 10 na 10. I w ogóle bardzo dziękuję kaczuszce Mufinki, że poprosiła o mnie z Miliona Gwiazd. Bardzo mi w takim razie. Myk. A to wzięłam ja, dobra, bo to przyjaciel chlebka nagrała. I papa. Mama i papa. Jak byliśmy na któryś targach, który tak, były? To było w Krakowie, na Ryukon. Tak. Ojej. Bardzo fajnie było. Słodziutka to było. A ona tak nas trzyma za tą targę. Kupiłem wtedy pusziny. No, a kiedy kupiłem wtedy nie kupiłeś? Kupiłem wtedy puszina tego loda, co jest ten. I on nie miał rączki. No, o matko, sobie. Ja wam opowiem. Słuchajcie, nie wiem czy wy pamiętacie, ale kupiłem sobie właśnie pusina i tak chodzę z nim przez 2 godziny i potem patrzę, a on nie miał jednej
rączki, w sensie po prostu jak szyli, to pewnie wypadła i to było takie smutne. Ale dostałem wymienionego elegancko i mam teraz. Unboxing paczki ze sklepu Winny. O, zobaczmy tą paczuszkę. Naklejki, naklejaski. Ciekawe, co najbardziej się spodoba. Gratisy, oczywiście, autografy, które musisz podpisać. Muszę podpisać autografy, tak. Ja podpisuję więcej i siedzę nad tym więcej godzin. Potrafię dwa dni siedzieć nad miesiącem zdjęć. Bo moje podpisy są wyjątkowe, bo je rzadziej podpisuję. Słodko, jeszcze plecaczek był. I słodziątki, déjà vu, czyli wiesz, powtórka. No. Matko! Boże, jakie to stare! O, fajny, no. Fajny edycik! Cute! Czy to jest, czy to jest twój śmiech? Chyba nie, ale okej. To jest zdjęcie, to jest filmik z tego. Słuchaj, z każdego filmiku można wyjąć minimum 30 scen, gdzie wyglądasz. Dobra, jestem 24 godziny. Oho, to ktoś... O. To naszego dźwięku. Ale to ładnie. Naszego miliona gwiazd, jakie to jest. Jaka półeczka. Jumbo Jumbo. Jaki obrażeń, cuksuś. Chciałaś? Widziałam. I jeśli chcecie zobaczyć nasz teledysk, jeśli może jeszcze go nie widzieliście, to zapraszamy na odcinek proponowanych. Wszystkie z TikToka lecimy na Instagram. Lecimy do gwiazd i dzisiaj nic już nie zatrzyma nas. I zaczynamy od... Co to jest? Od tańczenia muffinki. To jest jeden mój pierwszy. O matko! Czekaj, czekaj. To dziewczyna nagrała. To jest nasza muffinka. Ślicznie śpiewasz. Może powinieneś mnie wziąć do piosenki. Ktoś powinien mnie zastąpić. To muffinki, które dostaliśmy z okazji. Z okazji miliona. I wszystkie muffinki tutaj się pojawiły. Bardzo kochane. Mega cute. Serio. A ja tam budowałem domek z krówek. To były czasy. Chcę mega zbudować cute. Większy domek z krówek. Dziękuję, że nas wspieracie. Jesteście przekochani. Historyjka. Występują muffinarki, tak i puszczy. O, tam jest jakiś dom, może tam zamieszkam, co? Miał, proszę, ktoś otworzy. Musisz czytać puszczynem. A, ciekawe, kto idę otworzyć. Miał, jestem Puszynem, przygarniesz mnie, co? Dlaczego? Środka. To ja tak poznałem Puszyna. Kto to miał być? To jest nowy współlokator, szybko się dałem namówić. A jak ma na imię? Ania Puszyn, chodź, zrobimy sobie zdjęcie na majątkę. Ale to już tak ładnie wyszliśmy. Zamówimy pizzę, no jasne. Chcecie part tu? Chcemy. O matko, chcemy part tu. Komentarz pizza. Memy. Jak wyglądam rano w domu przed lustrem, jak wyglądam w szkole przed lustrem, jak wyglądam o drugiej w nocy. Zawsze w nocy, jak macie się i śmyć i zmywać makijaż, wyglądacie najlepiej. Nie wiem, jak to się dzieje. Tak? Tak. Ja wyglądam zawsze tak w środku. Tak. Naprawdę, ej. Słuchajcie, zawsze jak oglądam filmy, to mam takie Witek, ogarnąłbyś się, jak ty tu wyglądasz. A potem wstaję i znowu jestem zaspany tak jak dzisiaj. Jak wyglądam w lustrze, jak wyglądam na zdjęciu? Totalnie tak! O matko, ja to jest... Nienawidzę zdjęć. Uwielbiam filmy, w sensie reluje. Bardzo to lubię... To się mówi reluje, jestem teraz taka wieczna, patrzę, co to znaczy? Reluje, że się zgadzam, real. A, okej. Okay. To ja się reluję z aparatem. Co? Nie wiem, nie znam się. Mam zrobić muffinkę. Z tego odcinka, jak robiliśmy 100 challenge'ów na ferie, zrobiliśmy kakaoko i tutaj Witka próbowała to otworzyć. O matko, wiem. Ona się nazywa cuksusiowe porady. Właśnie chciałeś to powiedzieć, cuksusiowe porady. Ej, ładnie. W muffinkowym kubeczku, no ja zatwierdzam, 10 ja na 10. Ja za piankami nie przepadam tak jak muffinka. A ja uwielbiam, ja uwielbiam pianki. Chyba, że giga piankę na ognisku. A, które są usta moje z tego zdjęcia. A, z tego pierwsze, zdjęcia. Pierwsze. Na pewno jesteś uśmiechnięta? Pierwsze, bo pierwsze. Po pozycji szczęki widać. To tylko influencerka, tylko. Boże, jaki cute. Matko. Klasa na matmie próbująca cokolwiek zrozumieć. Matko, tak. Totalnie. Ale ja lubiłam matematykę. A ja no powiem wam, że to był super odcinek. Bardzo fajnie się bawiłem. Naprawdę. Ja też. To był super odcineczek. Nie poszłaś do szkoły i uświadomiłaś sobie, że ty sobie leżysz w łóżku, a oni walczą o życie na matwie. Czemu na matwie? No czy wy naprawdę nie lubicie matwy? Ponieważ 80% osób nie lubi matematyki, moim lubię. Zdaniem. Nawet 90%. Fizyki nie lubiłam, historii też. Ja lubiłem matematykę. Znaczy nie przechodziła mi z taką trudnością, więc może dlatego. Fineszka. I Kitek tutaj jesteś. Oh, widziałem, jesteś no tak. Okej, okay, jestem. O, jeszcze sakura. Druga. To nie była sakura, to była jeszcze jedna. Tak, to była kolejna. Racja. Witajcie w muffinkowej bajce z nami. Czas płynie bez snu i łez. Ktoś napisał, bo nie zrozumiał tekstu. I tak cute, ale ja tu się od razu poprawię i jest tam. Z nami czas płynie bez nudy i łez. Nudy. Pozwala mi wam spać, co nie pozwala. Może być spać. Bez smutku i łez. O, to też. Też by pasowało. Ale nie, bo potem jest smutek za drzwiami. Nie może być. Byłoby dwa razy.
każdy smutek. Więc bez smutku. I to wszystko! No dobra, rozstrzygnęliśmy już, że wszystkie te edyciki były mega cute albo mega zabawne. Jesteście naprawdę kreatywni. Dziękujemy, że nas wspieracie i że jesteście w naszej muffinkowej rodzinie. Oczywiście jeszcze więcej kciuków, tym więcej takich odcinków. Pora na jedną historyjkę. Chciałabym ciasteczko, ale nie mogę. Nie wolno takiej historyjki opowiadać. To jest smutna historyjka, musi być wesoła historyjka. Ja opowiem wam historyjkę o żabie. Buziaki, pa! Zapraszamy na ten filmik, który się pojawił na kilka twarzy. Pa!